Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku, jako że jest gorąco i po prostu nie chce się jeść, jest 2 maja, jakby ktoś chciał wiedzieć. Dzisiaj pijemy wodę. To jest woda przezroczysta, pełen kubelek. Zobaczymy, czy damy radę to wypić. Jedziemy. Kiedyś rozmyślałem nad tym, jaki jest mój ulubiony napój. Myślę sobie, może cola, może Pepsi, może cokolwiek, nie? Może Mountain Dew, może Sprite. I tak doszło do mnie, że woda to jest najlepsza rzecz na świecie. Gazowana, a taka zwykła, chłodna woda w taki upalny dzień to jest coś wspaniałego po prostu. I człowiek po prostu docenia wtedy, w takich momentach, docenia się te najprostsze właśnie rzeczy. Proste jedzenie też. Takie wiecie, typu ziemniaki z koperkiem i mleko. Takie wiecie, zsiadłe mleko. To jest takie wiejskie jedzenie, ale to jest dobre, to jest pyszne. Są proste takie smaki, jak Magda Gessler mówi, że i ulubione jedzenie to ziemniaczki z tym, z mleczkiem. Ale ja się z tym zgadzam, no, bo to jest po prostu takie, wiecie, to jest po prostu nasze, to jest po prostu siedzi w naszych genach, polskich genach, że my lubimy ziemniaki i ja z tym nie walczę po prostu. Sens. Pan Robert Makłowicz to tłumaczył, że ma to jakiś sens, żeby jeść te rzeczy, które dana ziemia produkuje. U nas właśnie produkuje się ziemniaki, cebula, wiecie, różne rodzaju chleby fajne, mleczne rzeczy, sery, pyszne kiełbasy, pyszne mięsa. To jest właśnie to, warzywa, rosół, pyszne rosoły, polskie rosoły, coś wspaniałego. To jest właśnie jedzenie, które uwielbiam ostatnio, jeśli chodzi o takie smaki. Z wody przeszło na kulinaria, ale tak naturalnie. Ostatnio myślałem sobie, że mam, dojrzała we mnie ochota, żeby zjeść kartacze. Takie wiecie, może na kanale będą, zobaczymy. Albo zrobię może. Robiłem w życiu tak z 4 razy samemu, to jest tak z 4 godziny roboty. Ale może zrobimy, może nie tylko ASMR, ale filmik z gotowania, zobaczymy. Zawsze lubiłem duże kubki, ale miałem zwykle szklane, a niedawno sobie w tym roku kupiłem, nie pamiętam czy to 2 miesiące temu, taki jest świetny, po prostu można sobie zrobić dużą herbatę, kawę, po prostu nalać dużo wody, super rzecz. I jeszcze w zestawie była taka pokrywka, można sobie do ogrodu wziąć i wam ropale nie wylecą jakieś.
jest pięknie. Też naszło mi ostatnio taką myśl, że coraz mniej widać wiosnę. Wiecie, coraz mniej widać wiosnę. Te pory roku się trochę zacierają. W tym roku ta wiosna była tak bardzo tak niewidoczna. Bardziej to była taka jesień 2.0, a nie taka typowa wiosna. I z moich pseudonaukowych przewidywań wychodzi, że wiosny nie będzie. Tak uważam, że wiosny nie będzie. Zima będzie bardzo ograniczona. Ta zima też taka była w tym roku, a lata są bardzo takie już konkretne. Już teraz właściwie się lato zaczęło. Jest ponad 20 stopni. To jest już lato. I właśnie tak, takie moje przemyślenia na ten temat. Dawajcie znać, co wy sądzicie. Okej, dokończamy. Wypita woda. Bardzo się chciało pić. Bardzo. Jest w ogóle piękny wiatr, jak widzę w ogrodzie. Dzisiaj na pewno do ogródka będzie wyprawa. I tyle, słuchajcie. Dawajcie znać, jak bardzo lubicie wodę, czy może nie możecie jej znieść, bo znam ludzi, którzy po prostu nie cierpią wody, albo im się źle kojarzy. Szczególnie ci ze starszego pokolenia, gdzie podejrzewam, że mieli jakąś zanieczyszczoną wodę i stąd to zrażenie się typu ze studni czy coś, mają po prostu. Ja to też to rozumiem. Wszystko zależy od kontekstu. Trzeba starać się być empatycznym. I tyle. Słuchajcie, dawajcie znać, może macie jakieś ulubione wody smakowe. I tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.